Nauczanie domowe, 16 grudnia. Księga proroka Izajasza, rozdział 54, wersety od 1 do 10. Śpiewaj z radości niepłodna, która nie rodziłaś. Wybuchnij weselem i wykrzykuj, która nie doznałaś bólów porodu. Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Poszerz przestrzeń Twego namiotu, rozciągnij płótna Twego mieszkania, nie krępuj się, wydłuż swe sznury, wbij mocno Twe paliki, bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, Twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twej młodości i nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa. Bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem Twoim, Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Bóg przychodzący z pomocą porównany jest do małżonka. Relacja z Bogiem porównana jest do małżeństwa, związku między mężczyzną i kobietą. Samo to już jest pięknym obrazem. I można powiedzieć, ta relacja mężczyzny i kobiety, męża i żony, Boga względem nas, ma potrójne znaczenie. Najpierw osobiste, wspólnotowe i społeczne. Pierwsze jednak jest wspólnotowe. Tego dotyczy tekst wygłoszonego proroctwa. W tym obrazie kobietom, małżonkom, jest lud Boży. Owszem, mistycy podnosili temat duszy i Boga. I z pewnością jest to bardzo ważny i nośny aspekt osobistej relacji mojej duszy do Boga oblubieńca. Z kolei działacze społeczni dzisiaj mogą odwoływać się do jasnego modelu małżeństwa. W Biblii to jest wyłącznie związek mężczyzny i kobiety. I też to jest ważne. Ale pierwsze i fundamentalne jest znaczenie wspólnotowe. I na tym chciejmy się dzisiaj skupić. Bo ta wspólnota, która jest bezpłodna i bezdzietna, tak się jej wydaje, jest dzisiaj zaproszona do relacji. Ta wspólnota, która ma kiepskie warunki bytowe, mieszkaniowe, ona jest dzisiaj zaproszona do zmiany tego zamieszkania. Ten kościół, który wstydzi się grzechów przeszłości, dzisiaj otrzymuje litość, miłosierdzie Boże. Ta wspólnota kościoła, która czuje się porzucona, zgnębiona, samotna jak wdowa, ta otrzymuje nową propozycję małżeńską. I widać, z jaką czułością Bóg mówi do swojego ludu: z ogromną miłością Cię przygarnę. I to jest pierwszy krok, który każda wspólnota musi wykonać. Pozwolić się przygarnąć Bogu. Pozwolić się na nowo małżonkowi objąć
tą czułością i miłością, która od serca Bożego pochodzi. Bóg mówi, że w miłości wieczystej ulitował się nad nami, nad wspólnotą, nad Kościołem, czyli w tej miłości, która od zawsze jest, ale dzisiaj jest w szczególny sposób okazywana. I dlatego ta zachęta, nie wstydź się rozciągnąć płótna twojego namiotu, tego mieszkania. Wydłuż te sznurki, wyraźnie wbij te paliki. Nie wstydź się tego, kim jesteś. Ale ze względu na to, że jesteś pod ręką Boga. Te grzechy przeszłości zostają wybaczone. Twój Wybawiciel przychodzi, aby cię podźwignąć. I Bóg nie kryje tego, że powodem tych wszystkich trudności są grzechy wspólnoty, grzechy Kościoła. Bo początek jest jak początek Noego, po potopie, po tym wielkim uporządkowaniu. I Bóg zaprasza do tego, aby zobaczyć, że ten nowy początek jest szansą. Bóg obiecuje, nie rozgniewam się na ciebie, nie będę cię gromił, daję ci szansę. I pamiętaj, że moja miłość nigdy nie odstąpi od ciebie. Choćby nie wiem, jakie trzęsienie ziemi, choćby nie wiem, jakie afery, skandale, przykre wydarzenia dotykały ciebie jako wspólnoty. Bóg mówi, nie zachwieje się moje przymierze. Ale naszym zadaniem jest pozwolić się objąć tej miłości. Pozwolić się w tej sytuacji poprowadzić Bożemu miłosierdziu. By On zaproponował ten początek, a my byśmy do tego początku się przyłączyli. To Bóg proponuje relacje. To Bóg proponuje małżeństwo. To nie my chcielibyśmy coś nowego wyprodukować. Chodzi o to, żebyśmy pozwolili, żeby ta miłość Boża ogarnęła nas jako wspólnotę. I to jest istotne, że zaczynamy jak rodzina Noego, która na nowo musi zobaczyć gołębicę przybywającą do nas z nadzieją, z łaską, z mocą, z przymierzem, który jest Bożym darem dla ciebie i dla mnie, dla nas jako wspólnoty. Niech w tym przyjmowaniu Bożej miłości, niech w tym doświadczeniu otulenia Bożą ręką i litością błogosławi ci Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.